Jeśli gdzieś w jakiejś miejscowości, w jakimś kraju jest takie zgromadzenie przedsiębiorców, tu mamy prawie 8 tysięcy ludzi, którzy przyjechali na kongres po to, żeby się spotykać, rozmawiać. Do tego przyjeżdżają eksperci, politycy z różnych krajów europejskich, z Unii Europejskiej, a przede wszystkim przedstawiciele polskiego rządu w dużej liczbie, to taki fakt niezwykle zwraca uwagę przedsiębiorców, inwestorów w całej Europie na to miejsce i ten kraj. To jest całkiem oczywiste, dlatego że tu rozmawia się o najważniejszych sprawach dzisiaj dla Europy, dla Polski, dla województwa śląskiego także. Po to, żeby znaleźć odpowiedzi. Takich odpowiedzi nie znajdziemy, jeśli nie będziemy dyskutować pomiędzy biznesem, przedsiębiorcami, którzy odpowiadają za firmy, a politykami, którzy odpowiadają za odpowiednie ustawodawstwo i regulowanie wolnego rynku w Europie, w Polsce. I dlatego odpowiedzi tutaj są szczególnie oczekiwane. Sugestie, które płyną z kongresu w Katowicach, są słuchane. Niektóre z nich wprowadzane w życie, to wiemy na podstawie doświadczeń, bo to jest 9. kongres. Ten nasz kongres to jest przykładem dla wielu krajów Unii Europejskiej. Oni tu przyjeżdżają. Ja zapraszam koleżanki i kolegów z Parlamentu Europejskiego. Bardzo ważni posłowie przyjeżdżają na nasze spotkanie. To jest wszystko pod takim parasolem przyszłości Europy i rozmów, poważnych rozmów, które się toczą w różnych panelach, różnych dyskusjach plenarnych na temat tego, jak zorganizować Europę pod względem biznesowym, gospodarczym przede wszystkim.